Wysokie temperatury i piękna pogoda. Z pozoru wszyscy na to czekamy, ale nie wszystkim to sprzyja. Panująca susza na przełomie kwietnia i maja spowodowała straty w plonach. Będą mniejsze o prawie 20%. Sytuacja dotknęła prawie wszystkie województwa, w tym śląskie. Największe straty dotyczą upraw zbóż jarych, ozimych czy truskawek. Karolina Komada. Soczyste, smaczne i zdrowe. Przynajmniej w teorii, choć sezon na truskawki trwa zazwyczaj od maja do końca lipca, to w tym roku rozpoczął się znacznie szybciej. W tym roku były bardzo wcześnie truskawki. Taki największy wysyp to był 2 tygodnie temu. Mieliśmy w granicach 10-12 zł za kilo, a w tej chwili już są końcówki. I to, co ma trochę ktoś, bo to już są przywożone aż z Puław, z Pomorza, bo w naszych stronach nie ma już truskawek. A jak są, to nie każdemu smakują. No przede wszystkim jest dużo takich, które, mam powiedzieć, są zepsute na dzień dobry. Ja ostatnio mam takie szczęście, że co kupię, wsypią mi do torebki takiej papierowej, to zawożę błoto do domu. Zauważyłam, że są właśnie teraz nasze krajowe, bo wcześniej chyba były greckie, więc jeszcze chyba są. Ja często tutaj kupuję i bardzo mi smakują. Zdania są różne, tak samo jak różne są odmiany. Truskawka Rumba, Malwina, niezależnie od rodzaju, problem jest jeden – wysokie temperatury. Upały absolutnie nie pomagały. Truskawki muszą być jak te, w tej chwili, to mają robione nawet takie rzędy z parasoli, żeby ich nie spaliło. Nie tylko truskawki. W Polsce w 15 województwach, w tym śląskim, wystąpiła susza rolnicza. Trwała od 11 kwietnia do 10 czerwca i choć deficyt wody poprawił się o 15 mm przez ostatnie opady, to wciąż jej brakuje. Jeżeli chodzi o powiaty, to w województwie śląskim najgorsza sytuacja występuje w powiecie kłobuckim i zawierciańskim. W tych powiatach straty na dzisiaj, można powiedzieć, wynoszą 20%, jeżeli chodzi o plony, w stosunku do plonów uzyskanych przy przeciętnych warunkach pogodowych. Susza dotknęła szczególnie uprawy zbóż jarych. Choć odczuli to lokalni rolnicy, to aktualnie wysokie temperatury sprzyjają uprawie niektórych roślin. Suchy maj spowodowały znaczną redukcję plonów, między innymi traw, i to na pewno także się odbije na zbożach. Już lada dzień będą się zaczynać również żniwa. W chwili obecnej wysokie temperatury i deszcz, który był na początku czerwca, sprzyja bardzo na wzrost kukurydzy, ponieważ kukurydza jest to roślina tropikalna, ona uwielbia wysokie temperatury, natomiast potrzebuje też do tego takiego szybkiego wzrostu i pełnego wigoru dużej ilości wody. Blisko 40 tysięcy rolników wciąż czeka na rekompensatę za ubiegłoroczną suszę. Tymczasem pojawiają się postulaty, aby uruchomić pomoc już za obecny rok.